Szanowni Państwo, w imieniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oficjalnie otwieram, jednocześnie bardzo serdecznie witam Państwa na uroczystej gali rozdania nagród w corocznym konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie na najlepszą rozprawę doktorską i pracę kompetencyjną. Szanowni Państwo, witam wszystkich. W szczególności chciałbym powitać pana dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologicznego pana Wszystkiego w Warszawie, wieloletniego kierownika wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wcześniej, pana profesora Bogumiła Szmulika. Witam wszystkich pozostałych członków kapitułu konkursowej, pani i panów profesorów, pani i panów sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast największą mocą, no i ukrywam ze szczególną atencją, witam dzisiejszych bohaterów naszej gali. To jest laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Witam panią profesor Martę Romańczuk-Grądzką. Witam pana profesora Andrzeja Olasia. Witam panią profesor Edytę Hadrowicz. Witam panią doktor Krystynę Węglińską. Witam panią doktor Marzenę Czochę. Witam panią doktor Patrycję Walter-Czarnecką. I witam pana doktora Marcina Jędrzejczyka. Szanowni Państwo, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie organizuje już ten konkurs po raz czwarty. I uwierzcie mi, że co roku są to olbrzymie emocje i niesamowita ciekawość nas jako kierownictwa, ale całego Instytutu i myślę także całej kapituły, no jakie to prace badawcze, jakiego typu, jakie doktoraty, jakie habilitacje zostaną zgłoszone na nasz konkurs. Jakie problemy badawcze, z jakich dziedzin prawa, z jakich ośrodków naukowych nadejdą te do nas zgłoszenia. Co roku przeżywamy to bardzo mocno na naszych stałych zarządach kierownictwa Instytutu, a potem na bardzo burzliwych obradach kapituły konkursowej. Cele naszego konkursu są dwa. Pierwszy to poszerzenie wiedzy o szeroko rozumianym prawie, o rezultatach badawczych nad prawem, o nowych wyzwaniach badawczych, w prawie, o trendach i nadchodzących zmianach w naszym systemie prawnym, bo w wielu nazwanych pracach jest zawartych bardzo wiele ciekawych godnych uwagi postulatów terenu. Drugi cel to wypromowanie polskiej nauki, a zwłaszcza odważnych, ambitnych polskich naukowców, którzy włożyli ogromny trud w przygotowanie czy to doktoratu, czy to habilitacji i poszli o krok dalej jeszcze. To spróbowali ponownie, ale już na ogólnopolskiej skali, zmierzyć się i poddać się ocenom, bo przecież pamiętamy, że już wszyscy raz uczestnicy naszego konkursu byli oceniani w konkursach, komisjach doktorskich, recenzjach, komisjach habilitacyjnych jeszcze. Próbowali jeszcze raz się poddać ocenie naszej kapituły. Swoje myśli, pomysły, idee przelali na stronę swojej analizy i odważyli się przedstawić swoje dzieła kapituły konkursowej w wymiarze sprawiedliwości. A ona nie jest przypadkowa, bo jak widzicie po ich składzie, to profesorowie, sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci, teoretycy i praktycy prawa. I można tak powiedzieć przysłowiowo, że ta nasza kapituła to taka komisja doktorska, komisja habilitacyjna do potęgi ennej. Dlatego odwaga i trud wszystkich uczestników naszego konkursu zasługuje na najwyższe uznanie, gratulacje i rzeź w stedale. Ja już nie będę przedłużał, bo plan mamy napięty. Chciałbym jedynie na koniec podziękować. Wyrazić olbrzymie uznanie dla wszystkich członków kapituły za poświęcony czas, za trud ocennych prac i oczywiście zaprosić już na scenę edycję naszego konkursu. Będzie to mały jubileusz, bo to będzie piąta edycja. Chciałbym również podziękować wydawnictwu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, bo jak Państwo wiedzą, to pod skrzydłami właśnie wydawnictwa ten konkurs jest od zawsze organizowany. Dziękuję pani kierownik, pani doktor Agnieszce Miłosz-Sitek za całą pracę. Naszej niezawodnej pani Marii Krupil. Oraz sekretarzowi, panu doktorowi Mariuszowi Krapuskiemu. Jeszcze raz gratuluję dzisiaj tą uroczystość, oddaję głos pani doktor. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie jeszcze w kilku słowach przyłączyć się do wypowiedzi pana dyrektora.
Przede wszystkim również chcę Państwa bardzo serdecznie powitać i podziękować Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Proszę Państwa, podobnie jak wyraził to Pan Dyrektor, w sposób szczególny pozwolę sobie powitać autorów wyróżnionych prac, bo oczywiście to spotkanie dzisiejsze jest dedykowane przede wszystkim Państwu. Szanowni Państwo, przypomnę tak absolutnie króciutko, że prace kapituły konkursu zakończyły się oczywiście w ramach jego tegorocznej edycji. Zakończyły się posiedzeniem, które miało miejsce 28 listopada tego roku. I w ramach tego posiedzenia podsumowano wszystkie recenzje sporządzone wcześniej. Odbyła się dyskusja i po głosowaniu wyróżniono 7 prac. Proszę Państwa, można powiedzieć, że w tym roku aż 7. 3 prace habilitacyjne i 4 prace doktorskie. W tym ostatnim przypadku, proszę Państwa, mamy 4 prace. Przepraszam najmocniej, ja to problem z głosem. Mamy 4 prace, ponieważ decyzją kapituły 2 pracom przyznano egzekwo 3 miejsce. Ale proszę Państwa, jesteśmy dumni i z tych wyróżnień również jako wydawnictwo bardzo się cieszymy, ponieważ mówię o tych 7 wyróżnionych pracach z tego względu, że w ubiegłym roku tych prac było 4, więc dla nas ta liczba 7 w tym roku też jest wyjątkowo ważna. Tak. Drodzy Państwo, chcę też zapewnić ze swojej strony, tutaj zwracam się do członków kapituły, że z każdym rokiem i z każdą kolejną edycją konkursu staramy się usprawnić pracę kapituły. W tym przypadku z dużą uwagą skupujemy się też w Państwa opinie, w Państwa sugestie i uwagi. Oczywiście wprowadzamy je w praktyce, wdrażamy te wszystkie pomysły i za te wszystkie sugestie, za wszystkie Państwa opinie bardzo uprzejmie dziękuję. Szanowni Państwo, na koniec powiem o jeszcze jednej rzeczy. I choć na koniec to jest to dla nas kwestia szczególna, ponieważ takim ważnym efektem pracy kapituły konkursu są publikacje naukowe. W tym roku udało nam się wydać 4 monografie naukowe. To są 4 prace, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu. Obecnie pracujemy nad 5 publikacją. Mówię też o tej kwestii, dlatego że chciałabym jednocześnie zapewnić, że autorzy prac wyróżnionych w tym roku, oczywiście tych jeszcze nie opublikowanych, również tę możliwość publikacji będą mieli, co będziemy z Państwem ustalać już indywidualnie, prawda, po naszym spotkaniu. Szanowni Państwo, pozwolę sobie teraz przekazać głos panu doktorowi Mariuszowi Grabowskiemu, sekretarzowi kapituły. Pan doktor przedstawił pokrótce wszystkie wyróżnione prace. Bardzo uprzejmie dziękuję. Przypadł mi w zaszczycie. Przypadła mi w zaszczycie roda po krótkiego przedstawienia prac Państwa laureatów. Proszę. Czy nie słychać? Czy po prostu jest tak przedziwny pogłos, że kwestia sala. Nie wiem, czy po prostu, czy mikrofon zbiera, czy nie zbiera, w danym momencie mogę powiedzieć. Łatwiej było pewnie słuchać. Jeśli chodzi o przedstawienie prac naszych szanownych laureatów, to mamy niejaki problem. Proszę o przyjęcie mojego wytłumaczenia. Otóż na niniejszą edycję konkursu wpłynęły prace bardzo dobre,
tak jak to było podkreślane przez członków kapituły, nie było prac w cudzysłowie tylko dobrych. Co więcej, członkowie kapituły mieli tę intelektualną jakość pochylenia się nad pracami wybitnymi. I ten przymiotnik wybitny nie jest, nie pada z moich ust wyłącznie jako jakaś kurtuazja. Ten przymiotnik wybitny oddaje reakcję panów profesorów, członków kapituły, oceniających prace zgłoszone do konkursu, a w szczególności odnoszę się, bo ten przymiotnik wybitny należy się do prac naszych czcigodnych laureatów. I stąd też taki może taki dyskomfort psychiczny, ponieważ na temat każdej pracy należałoby powiedzieć szereg słów. Każda praca wyróżniona w konkursie jest, powinna być przedmiotem takiej refleksji doceniającej głębokiej i długiej, ażeby to docenienie było możliwe. W związku z tym, zobaczcie Państwo, że skupię się tylko na takich głównych punktach, głównych akcentach eksponowanych przez kapitułę konkursu w odniesieniu do prac Państwa czy do laureatów. Zgłoszona na konkurs praca habilitacyjna pani profesor Marty Romańczuk-Krąckiej pod tytułem Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym. Praca, jak to wymaga podkreślenia, jest opracowaniem pionierskim, naprawdę pionierskim. Zagadnienie przymusu psychicznego nie było dotąd przedmiotem osobnej, pogłębionej refleksji w literaturze prawa karnego. To wynika przede wszystkim z tego, jak podkreślała kapituła, że ten przymus psychiczny nie jest wyrażeniem ustawowym w naszym aktualnie obowiązującym stanie prawnym. To też tym bardziej pochylenie się nad problematyką, bo tym bardziej już sam temat, tak, który wpisane jest to takie określenie definicyjne przymus psychiczny, już musi napawać ciekawością i zachęcać do podjęcia lektury tej pracy. Problematyka przymusu psychicznego w zakresie relacji interpersonalnych była oczywiście obecna w badaniach różnych autorów w polskiej doktrynie prawnej czy zagranicznej, ale w szczególności jeśli chodzi o polską doktrynę prawną, przedmiotem zainteresowania autorów były takie kwestie, takie też były definicyjne określenia przedmiotu rozważań, jak przymus prawny, przemoc, groźba. Natomiast tu mamy do czynienia z określeniem, mamy do czynienia z przymusem psychicznym. Problem badawczy tak sprecyzowany, szanowna autorka rozpoczęła najpierw badanie nad tym problemem od postawienia pytania, w jaki sposób i z jakiego powodu przymus psychiczny jako kategoria pozanormatywna wpływa na stosowanie instytucji prawa karnego. I taką perełką tej pracy, na podsumowanie pracy, taką perełką jest sformułowaną w pracy jest główna hipoteza pani profesor. Pozwolę sobie zacytować. Przymus psychiczny, mimo pozaustawowego charakteru, istotnie wpływa na stosowanie wielu instytucji prawa karnego i kształtuje treść wielu znamion ustawowych. Powodem tego stanu jest nieodłączny udział elementów podmiotowych w zakresie przesłanek poszczególnych instytucji znamion. To jest taka ogólna perełka, natomiast ta ogólna hipoteza została doprecyzowana w poszczególnych, szczegółowych
hipoteza, która powstała w ten sposób, co akolwiek. Uczta intelektualna dla odbiorców, dla czytelników. No, podkreślenia wymaga, że to zagadnienie przymusu psychicznego nie było do tej pory przedmiotem kompleksowego opracowania monograficznego. Praca wypełniała lukę, taką moją zdaniem przedmiotowo bardzo istotną. To też, gdy w procedurze oceny tej pracy był podkreślany bardzo duży walor praktyczny prezentowany przeze mnie pracy. Kolejna praca wyróżniona w konkursie pod tytułem Zarzut potrącenia w procesie cywilnym pana profesora Andrzeja Blasia jest pracą, która dotyczy klasycznego problemu z takiego doktrynalnego punktu widzenia. Problemu, który jest oczywiście przedmiotem zainteresowania doktryny różnych wypowiedzi, ale te wypowiedzi spotykane w doktrynie polskiej mają raczej charakter uaspektowiony, fragmentaryczny. Natomiast tutaj mamy po raz pierwszy do czynienia, to było określane przez kapitułę, po raz pierwszy mamy do czynienia z autorem, który przeprowadził kompleksową analizę zarzutu potrącenia w prawie polskim. I uzupełniając coś cenne w tym właśnie przedmiocie pracy dotychczasowe ustalenia doktryny prawa materialnego. Praca do tej pory to zagadnienie było omawiane jedynie od strony materialno-prawnej, a nie procesowej. To też takie kompleksowe omówienie problematyki. W obszarze materialno-prawnym, formalno-prawnym jest pierwszą pozycją w naszej doktrynie, w polskiej doktrynie prawnej, pozycją, można powiedzieć, must have dla wszystkich praktyków prawa. To must have było podkreślane przez członków kapituły, jeśli chodzi o walor praktyczny tej pracy. Podkreślane było bardzo duże znaczenie tej pracy dla praktyki sądowej w szczególności i oczywiście dla całego obrotu prawnego. Kolejna praca pod tytułem Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna. Pani profesor Edyty Chadrowicz. W momencie taki troszeczkę subiektywny mój życzliwy uśmiech do tematu pracy, ponieważ korporacjonizm na terenie prawa cywilnego, materialnego, ze względu na moje zainteresowanie naukowe, jest mi szczególnie bliski i nie ukrywam, że osobiście, tak, przepraszam za dwie subiektywne uwagi. Już jest po wynikach najważniejsze. Osobiście z radością odkryłem, że mamy taki kapitule, mamy taki temat pracy, ponieważ po niedawnych stosunkowo zmianach dotyczących stowarzyszeń, po zmianach dotyczących stowarzyszenia zwykłego powstała, że tak powiem, radykalna grupa, luka prawna w tym przedmiocie. Przedmiotem monografii jest zagadnienie odpowiedzialności majątkowej członków stowarzyszenia zwykłego w kontekście tychże właśnie zmian, niedawnych zmian legislacyjnych, które wprowadziły status prawny uproszczonej formy stowarzyszenia. Nowy, kompletnie nowy status prawny. Wcześniej mieliśmy oczywiście do czynienia z stowarzyszeniem zwykłym, ale tutaj nasz prawodawca dokonał właściwe słowo prawne, że rewolucyjnej zmiany. Przedmiotem pracy jest bardzo wnikliwa analiza nowych rozwiązań wprowadzonych do polskiego porządku prawnego.
I jest to cenne dlatego, to właśnie podkreślała kapituła, że właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia z pochyleniem się autorki, szanownej autorki pracy nad czymś, co stało się luką, tak? A więc nad jakimś brakiem w naszej doktrynie prawnej i w orzecznictwie, ale z drugiej strony nie było do tej pory takiej kompleksowej, całościowej wypowiedzi w polskiej doktrynie, traktującej w ogóle problematykę odpowiedzialności majątkowej członków Stowarzyszenia Zwykłego. Można powiedzieć do kwadratu. Ta praca ze względu na przedmiot problemu i palący charakter tej luki prawnej, na którą naprawdę bardzo dobrze, że pani profesor się pochyliła. To wszystko oczywiście musiało się przełożyć, przełożyło się na to, iż praca została bardzo mocno doceniona, jeśli chodzi o aspekt praktyczny. Wprawdzie praca ma głównie wymiar materialno-prawny, jednakże jest bardzo cenną pozycją dla praktyki stosowania prawa. Zwłaszcza ze względu na, jak to zauważono w jednej z wypowiedzi oceniającej pracę, ta cenność praktyczna pracy, nagrodzonej pracy, wynika z deficytu holistycznego literatury dotyczącej prawa o stowarzyszeniach w brzmieniu nowelizacji z 2015 roku oraz brakiem literatury dotyczącej konkretnie problemu odpowiedzialności majątkowej członków Stowarzyszenia Zwykłego, tak w ogóle, tak całościowo, a tym bardziej w kontekście nowego statusu prawnego, proszę nie powiem, Stowarzyszenia Zwykłego. Kolejna praca, szanowni państwo, to praca pod tytułem Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne. Tutaj również mój subiektywny, życzliwy, wręcz radosny uśmiech, ponieważ jestem z rodziny lekarskiej. Moja małżonka jest lekarzem, ten temat jest mi bliski, a czasami aż nadto bliski, kiedy co rusz, moja małżonka jest wzywana na przesłuchanie w charakterze świadka. Tego ja tak, może to jest taka osobista uwaga, zobaczcie państwo. My mamy do czynienia, jeśli chodzi o podejście pacjentów do lekarza, mamy do czynienia w naszej polskiej rzeczywistości medycznej z takim zjawiskiem, ja to określam tak trochę może amerykanizacji, ponieważ no, znamy z różnych, drodzy państwo, z różnych seriali, filmów amerykańskich, zasłyszanych opowieści, jak bardzo tam za oceanem pacjenci są nastawieni na szukanie wręcz dziury w całym, ażeby pociągnąć lekarza do odpowiedzialności i uzyskać jakieś odszkodowanie. I to taka tego typu roszczeniowa postawa, że a nóż, tak, że coś tutaj z tego uzyska, albo może zemszczą się, tak. W ten sposób ktoś będzie miał jakąś satysfakcję. Taka postawa znana, rozpowszechniona za oceanem, jeśli chodzi o relacje lekarz-pacjent, czy jakiś ośrodek medyczny, pacjent. Niestety z bólem serca przyznaję, że taka postawa roszczeniowa powoli tak, no, rozszerza się w naszym państwie. Stąd na własnej skórze, jako małżonek mojej małżonki, przeżywającej bardzo różne niesprawiedliwości wynikające z jakiegoś roszczeniowego podejścia do sprawy, no, odkryłem tę pracę też z radością. Praca
praca, ta praca pod tytułem realizacja bezpieczeństwa prawnego w Instytucji Odpowiedzialności Lekarzy za błędy medyczne autorstwa pani dr Justyny Węglińskiej jest pracą, której przedmiotem są badania ograniczone do poszczególnych gałęzi prawa, taki był przedmiot zgodnie z zeszłym pracy, ale te gałęzie prawa autorka dotyka zarówno prawa karnego, prawa cywilnego, dyscyplinarnego i prawa zawodowego. Również nie tylko przy ten katalog wymienionych czterech gałęzi prawa wskazywałby, sugerowałby nam, że praca, żeby była zwarta, to musi być na jakimś stosunkowo wysokim stopniu ogólności abstrakcji. Nic takiego. Autorka zadała sobie trud bardzo dogłębnej analizy i kompleksowej, jednocześnie szczegółowej we wszystkich istotnych zagadnieniach rodzących problemy w praktyce stosowania prawa. Mamy do czynienia, to było podkreślane przez kapitułę, z nowatorskim ukazaniem problemu w szerokim ujęciu systemowym. To nowatorstwo podbudowane refleksją nad bezpieczeństwem prawnym i następnie odniesienie pracy do sytuacji lekarzy w tej kategorii, w życiu do uśmiechu, wymaga docenienia. Praca ze względu na swoje nowatorstwo, ze względu na to, że problematyka bezpieczeństwa prawnego jest naprawdę takim białym krukiem obecnie. Mamy pierwszego białego kruka w naszej doktrynie polskiej doktrynie prawnej. Taka praca sprawia, iż autorka, szanowna autorka pracy, pani doktor, musiała otrzymała najwyższe oceny, jeśli chodzi o znaczenie tej pracy dla praktyki stosowania prawa. Ja podkreślam przy każdej wypowiedzi ten aspekt praktyczny, ponieważ Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest jednostką naukową, która głównie zajmuje się problematyką związaną ze stosowaniem prawa, plus oczywiście kwestie referenda. Natomiast ta problematyka praktycznego stosowania prawa należy do głównych przedmiotów zainteresowania Instytutu jako organizatora mniejszego konkursu. Kolejna praca, szanowni państwo, pod tytułem Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii. Pani doktor Marzeny Czopra. I ta praca bardzo cenna. No, praca, której przedmiot jest cenny, bo przecież chodzi o życie ludzkie, o zdrowie, życie drugiego człowieka. A przedmiotem pracy jest problematyka przestępstwa uszkodzenia prenatalnego. Wprawdzie w naszej doktrynie, ze względu na również toczące się spory o kontekście politycznym, w naszej doktrynie polskiej mamy wiele wypowiedzi w zakresie prawnej ochrony życia poczętego. Tutaj mamy do czynienia z podejściem do tematu przez szanowną autorkę w taki sposób, iż zostało przeanalizowane zagadnienie ochrony zdrowia dziecka poczętego, więc to od razu wymagało zaznaczenia, zostało zaznaczone przez członków kapituły, że ta praca nie sprowadza się tylko do wpisania się na zasadzie zero-jedynkowego pytania, czy chronimy życie poczęte, czy nie. Ta praca nie sprowadza się wyłącznie do kolejnego głosu w tej dyskusji, ale mamy do czynienia z bardzo cennym, również cennym dla stosowania prawa
bardzo cennym pochyleniem się nad rzeczywistym stanem prawnym, nad problematyką związaną ze stosowaniem prawa, to jeszcze na tle prawnoporównawczym, jak jest u nas i jak jest gdzie indziej. To też ta praca została przez komisję uhonorowana. Kolejna praca, rola i znaczenie zarzutów apelacyjnych w postępowaniu karnym. Praca pani doktor Patrycji Walce-Czarneckiej. Praca i to zostało bardzo mocno podkreślone przez w ocenie kapituły. Praca autorka, szanowna autorka tej pracy przedstawia i ujmuje problematykę, następnie stawia tezy i wyciąga wnioski w sposób nowatorski, w sposób zupełnie nowatorski, co od razu na wstępie przesądza o tym, iż praca jest cennym wkładem zarówno jeśli chodzi o dorobek polskiej doktryny prawnej, ale również bardzo cennym wkładem dla procesu stosowania prawa. Jest bardzo pomocny w tym zakresie. A w tej pracy, ta praca ma bardzo, bardzo duży walor praktyczny, ponieważ autorka pracy nie tylko stara się diagnozować problematykę, z jaką mamy do czynienia, ale przede wszystkim mamy tutaj w tej pracy do czynienia z postawionymi propozycjami rozwiązań, różnych luk w prawie, z którymi mamy do czynienia w tym zakresie, różnych rozwiązań cennych, propozycji rozwiązań cennych dla procesu stosowania prawa, jeśli chodzi o różne niedobory obecnie obowiązującego prawa w naszym państwie. To też, tak jak było podkreślane przez członków struktury, szczególnej uwagi, takiego szczególnego docenienia wymagają postulaty te referenda postawione przez autorkę, a zawarte na końcu tej pracy. Serdecznie zapraszam do lektury. Będziemy mogli wszyscy się z tym zapoznać. Do lektury pracy. Będziemy mogli się z nim z radością wszyscy zapoznać, jak sądzę. Kolejna praca, szanowni państwo, to praca pod tytułem Państwo i prawo w myśli Bohdana Pistiakowskiego 1867-1920 autorstwa pana doktora Marcina Jędrysiaka. Również, tak jak poprzednia praca, jest to praca w pełni nowatorska. Przyznam szczerze, że tak nie będzie mój głos odosobniony, tak sądzę. Przyznam szczerze, że dla mnie imię i nazwisko Bohdan Pistiakowski było zupełnie nowością. I praca, przedmiotem pracy jest analiza poglądów na państwo i prawo Bohdana Pistiakowskiego, którego myśl prawno-ustrojowa jest praktycznie nieznana w naszym państwie, w polskiej literaturze naukowej, poza krótkimi rozważaniami natury ogólnej, które przewinęły się w wypowiedziach naszej doktryny. Autor pracy przedstawił w sposób kompleksowy, analityczny, doktrynalne rozważania na temat państwa prawa oraz świadomości prawnej, metodologii nauk prawnych na podstawie oryginalnych rosyjskojęzycznych dzieł Bohdana Pistiakowskiego. Praca, ta dogłębna praca wielowątkowa, to wynika z mojego poprzedniego zdania, pokazuje nam nie tylko, pokazuje nam nie tylko inne spojrzenie na
inne dla naszej kultury prawnej, w ramach naszej cywilizacji łacińskiej. Pokazuje nam nie tylko to inne spojrzenie na tak ważkie zagadnienia, które są przedmiotem nieraz bardzo gorącej dyskusji w naszym państwie, takie jak państwo, pojęcie prawa, aksjomatyka prawa, świadomość prawna, metodologia nauk prawnych, państwo prawa i rola, miejsce obywatela pod prawem i pod państwem. Ale tak powiedziałem, nie tylko jest to takie analityczne ukazanie innej perspektywy, ale również ta praca pokazuje nam ze względu na tą inną ekspertyzę, tą inną płaszczyznę, inny horyzont, pokazuje nam problematykę prac przedmiotem toczonej obecnie, tak określiłem nieraz bardzo, nieraz doprowadzonej do temperatury grzenia dyskusji w naszym życiu publicznym, dyskusji również już nie emocjonalnej, ale podyktowanej tą pierwszą dyskusją, dyskusji doktryny polskiej, doktryny prawnej. Ta praca pozwala nam popatrzeć szerzej, zwłaszcza wprawdzie no, praca ma wymiar, jak to podkreślano na kapitule, ma wymiar bardziej teoretyczny niż praktyczny. Jednakowoż, no, ze względu na to, że mamy do czynienia z problematyką, no, która funkcjonującą w innej kulturze prawnej niż ta, w której my wychowaliśmy się, niż ta, w której osadzona jest polska myśl prawnicza i polska myśl prawna, ale ta praca, tak nie chcę powtarzać, ale ta praca pozwala nam, to jest ten warunek praktyczny, spojrzeć na te tak ważne zagadnienia, z innego punktu widzenia, z tamtego punktu widzenia. I warunek praktyczny tej pracy, ze względu na możliwość, na naturę, iż ta praca, autor pracy pozwala nam spojrzeć, umożliwia nam spojrzeć z tego jakby drugiego punktu widzenia na tak ważne, aksjomatyczne dylematy prawne, porządku prawnym. Ta praca ma dodatkowy wymiar bardzo praktyczny ze względu na nieszczęsne wydarzenia, których świadkami jesteśmy za naszą wschodnią granicą, ze względu na również obecność obywateli Ukrainy w naszym państwie, ze względu na dużą obecność studentów, ze względu na również obecność i dyskusję. Już zauważamy głos w dyskusji w polskiej doktrynie prawnej, już zauważamy głos podejmowany w tej dyskusji przez przedstawicieli doktryny ukraińskiej. To nam pozwala zrozumieć szanownych dyskutantów ze strony ukraińskiej w tej mierze. I ten walor praktyczny pracy był podkreślany. Jest to nieprzecenione, jest to ważny walor na przyszłość. Sytuacja jest dynamiczna, już teraz widzimy, że praca wbrew pozorom, sądząc po temacie, wydawało się czysto teoretyczna. Już teraz wiemy, i to zostało podkreślone w kapitule, ma swój walor praktyczny, to też spełnia wymagania stawiane pracom konkursowym. Wymagania, jeśli chodzi o możliwość uhonorowania tej pracy. Przepraszam, przedłużyłem jednak troszeczkę, ale bogactwo intelektualne i wysiłek, jaki włożyli autorzy nagrodzonych prac,
swoje dzieła. Naprawdę nie pozwoliły mi tak przejść nad tymi dziełami na zasadzie jakiejś prostej wyliczanki, jakiegoś prostego podsumowania. Proszę wybaczyć, że nad dwiema pracami pochyliłem się w sposób szczególny. No, to jest taki nieobiektywizm może zapewne, jest ten obiektywizm w tej mojej prezentacji, ale zaszczegółem tylko ze względu na moje osobiste bądź zainteresowania naukowe, bądź uwarunkowania rodzinne. Jeszcze raz w imieniu kapituły, w imieniu pana dyrektora, panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję naszym szanownym laureatom za uczestnictwo w konkursie, za tę odwagę też, o której wspomniała pani przewodnicząca, a przede wszystkim za radość uczci intelektualnej, jaką państwo zgotowaliście członkom kapituły w niniejszym wydaniu konkursu w 2022 roku. Bardzo dziękuję również w imieniu kapituły, w imieniu pana dyrektora, pani przewodniczącej, wszystkim osobom, które włożyły, których dzięki wysiłkowi, których możliwe było przeprowadzenie tego konkursu. Bardzo dziękuję szanownym państwu recenzentom. Jeszcze taka uwaga już może poza protokołem, uwaga natury logistycznej. Prosiłem państwa laureatów o przywiezienie ze sobą papierów. Przepraszam, że za taki kolokwializm. Bardzo proszę o złożenie papierów wszystkich albo na moje ręce, albo do sekretariatu. Pierwsze, czyli pomyślnie prawo, do sekretariatu za zaznaczenie się to dla Mariusza Grabowskiego, żeby to gdzieś tam właśnie w 2451 szufladzie Instytutu nie puknęło. Bardzo dziękuję, dziękuję za cierpliwą życzliwość, jeśli chodzi o wspaniałe obowiązki. Dziękuję za zaproszenie, panie doktorze. Szanowni państwo, jeszcze chciałabym się zwrócić na koniec do członków kapituły, bo być może państwo zechcieliby zabrać głos, jeszcze dodać coś do tych wypowiedzi i słów, które padły. Chciałabym, żeby państwo mieli taką możliwość. Czyli nie mam potrzeby. Dobrze, proszę państwa, to ja bardzo serdecznie zapraszam do tej części najważniejszej naszego spotkania, czyli wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród. To panie dyrektorze, zapraszam. Oczywiście znamy. Wielokrotnie przywoływaliśmy dzisiaj i imiona, nazwiska samych laureatów, jak również tytuły nagrodzonych prac. Natomiast jest mi bardzo miło ogłosić, że w zakresie prac, oczywiście prac habilitacyjnych, pierwsze miejsce zostało przyznane pani profesor Marcie Romanczuk-Grodzkiej za pracę habilitacyjną pod tytułem Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie. Pozwolę sobie podziękować, dziękuję panie dyrektorze, panu dyrektorowi, kierownictwu Instytutu, jak również wysokiej kapituły wszystkim panom i panom profesorom, również tym, którzy się łączą zdalnie. Bardzo serdecznie dziękuję, to dla mnie zaszczyt, ale też motywacja do dalszej pracy naukowej. Pozwolę sobie też skorzystać z tej serdecznej atmosfery, którą też zaakcentowałam i powiedzieć również poza protokołem, że wiedziałam, że jadę po odbiór pierwszej nagrody, ale nie wiedziałam, że wyjadę przyodziana w poliesterem. Przyznano panu profesorowi Andrzejowi Polasiowi za pracę pod tytułem Zarzut potrącenia w procesie cyklu. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować zwycięzcom, wszystkim laureatom tego konkursu. Ogromnie się cieszę, że znalazłem się w Państwa gronie. I chciałem ogromnie podziękować władzom Instytutu, panu dyrektorowi, członkom władz kapitule konkursowej za docenienie mojej rozprawy habilitacyjnej. Jest to bardzo duże wyróżnienie i również motywacja do dalszej pracy naukowej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję raz jeszcze laureatom. Trzecią nagrodę otrzymuje pani profesor Edyta Chadrowicz za pracę pod tytułem Odpowiedzialność członków za zobowiązania Stowarzyszenia Zwykłego, a podmiotowość prawa. Bardzo uprzejmie proszę, żeby... Szanowni Państwo, przede bardzo serdecznie oczywiście dziękuję. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Pozwolę sobie oczywiście nieskromnie tylko jedną kwestię podjąć. Ta praca to nie tylko po głosie pewnie postulatów delegaterenta, które były w tej pracy artykułowane, ale również poglądów delegata, z tego względu, że nie uczestniczyłam w pracach legislacyjnych. Ta monografia można przejść do pogłosie tych rozwiązań. Przez nami jest to nie była poprzednia. Dziękuję. Jest mi bardzo miło ogłosić, że pierwsze miejsce i pierwszą nagrodę, pierwsze wyróżnienie otrzymała pani dr Justyna Pępińska za pracę pod tytułem Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji w odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne. Myślę, że ten czas, kiedy było mi dane
obie studia doktoranckie pod jej kierunkiem mieć kontakt ze wszystkimi profesorami, wszystkimi wykładowcami, naukowcami, ale także studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim był dla mnie czasem, który pozwolił na to, żebym tutaj dzisiaj się znalazła. Serdecznie Państwu dziękuję, gratuluję każdemu z Państwa tutaj obecnym laureatom, panom i paniom doktorom oraz panom profesorom. Ja pragnę to potraktować jako pewnego rodzaju zobowiązanie dla mnie na przyszłość. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane wziąć udział w tym konkursie związanym z pracą habilitacyjną, więc w taki sposób chciałam sobie to podejść. Ślicznie Państwu dziękuję. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, i druga, trzecia nagroda dla pana doktora Marcina Jędrusiaka za pracę pod tytułem Państwo i prawo w myśli o danych Wisły Jakubskiego 1867-1920. Gratuluję. Rzeczywiście teoretyczną, która nadała walodu nieco praktycznego, bardziej praktycznego walodu ze względu na ten niezbyt przyjemne wydarzenie dziejące się za naszą wschodnią granicą. Ale wierzę, że ta praca też się przyczyni do lepszego zrozumienia Ukrainy i do polepszenia stosunków polsko-ukraińskich, chociażby może na gruncie naukowej, ponieważ też nie, może nie wybrzmi Bogdan Kislyakowski, o którym pisałem, jest uważany za najwybitniejszego ukraińskiego filozofa prawa. Może jedynego, ale rzeczywiście cieszę się, że zauważyłem, że na Ukrainie tego, że ktoś polski Kislyakowskim był bardzo pozytywny i mam nadzieję, że dzięki tej pracy ten pozytywny odbyt się tej bardziej utrzyma. Dziękuję bardzo. Powiedzmy, do Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz.